czwartkowy ranek do gnieźnieńskich policjantów płynęła informacja o ciężarowym DAF-ie, który jadąc drogą ekspresową S5 na wysokości miejscowości Pyszczynek zasnął, a auto, którym poruszał się 47-latek, uderzyło w bariery energochłonne, a następnie przewróciło się na prawy bok. Kierowca, jak ustalili policjanci, był trzeźwy. Po badaniach został zwolniony do domu. Ja tylko dodam, że auto przewoziło zmrożone frytki, które na szczęście nie wysypały się na jezdnię. Niecałe 3 godziny później, dokładnie około 9:30, również na drodze S5 na wysokości Pyszczynka doszło do kolejnego zdarzenia. Tym razem do zdarzenia dwóch samochodów osobowych, były to Honda i Peugeot, w wyniku czego jedno z aut uderzyło w radiowóz drogówki, która obsługiwała inne zdarzenia drogowe. Jak ustalili policjanci, wszyscy uczestnicy byli trzeźwi. Osób rannych nie było, jedynie kierująca samochodem Honda została przewieziona do szpitala z ogólnymi potłuczeniami.